miarę zapadania zmroku odzywały się coraz częstsze głosy żab zamieszkujących bagniska. Na niebo wypłynął księżyc, początkowo podobny do wielkiej pomarańczy, stopniowo zaś nabierający coraz bardziej srebrzystego zabarwienia. Profesor Gąbka zajął się nagrywaniem żabiego koncertu. Pogrążony w pracy, nie zauważył sylwetki człowieka, który zbliżał się do szałasu. Po co mnie pan zapraszał do swej krainy, zapewniając wszelką pomoc w badaniach nad żabami? Don Pedro, kto gra Don Pedra? Radek Krzyżowski. Karamba! Gotów jestem poskarżyć się największemu deszczowcowi na takie traktowanie. Doskonałe. Przecież to ja jestem największym deszczowcem. Dobra, trudne zadanie mam po prostu. Wolałabym zagrać smoka. No smoku. Ale smoku. Dobrze. Dostał ten największy deszczowiec adrenaliny i ta wizja go zaczęła napędzać. Chcę stworzyć wielką armię żab latających. Posiadanie tak wielkiej ilości żab latających dałoby nam możliwość zawojowania całego świata. Czy pan to pojmuje? A kto gra smoka? Jacek Romanowski. Ktoś jedzie do nas. Może wysłannik księcia? Ten był niedawno, to ktoś inny. Słyszy coraz lepiej. Żaden koncert. Słyszałem, że dziś rano z grobu kraka wyruszyła tajemnicza ekspedycja, której przewodzi smok fawelski. Zna go pan chyba. Powiem panu w zaufaniu, że mam już dość tej paskudnej roboty. Gdybym ich zaprowadził do wielkiego strażnika, mogliby się znaleźć na resztę swojego życia w lochach twierdzy Kibi-Kibi. Ja też tak uważam, panie profesorze. Ale takie są przepisy wydane przez największego deszczowca. Muszę ich przestrzegać. Akcja. Uno, dwa, mamma mia. Ojej, ojej.
Basta, basta. Na dziś chyba dosyć. Fantastycznie. Fantastycznie, super. No to już... no. Zakwasy. Precz tyrany! Wolno! Precz, precz, precz! Precz tyrany! Mamy to, nie? Dajcie mi jeszcze raz. Dobra. Niech żyje wolno! Precz tyrany! Precz tyrany! Stać! Wstrzymać konie! Do 130 tysięcy beczek suchego piasku! Co się dzieje? Razem z nim aresztowano także dozorcę jeziora 1000 nenufarów Salamandrusa. Po nas tak zawsze. Mówi agent Mrzawka numer 556. Raz! Ja ci dam! Precz stąd, bo cię posiekam na 45 kawałków! Si! Do mnie, żandarmeria! Fantastycznie, to było wspaniałe. To było legendarne.